Jaka była trwała wartość tych tłumaczeń psalterza dla literatury polskiej, dla języka polskiego? Otóż ogromna. Przede wszystkim nasi tłumacze, ci, którzy szlifowali język polski, jeszcze do tej pory sztywny, jeszcze mało sprawny, aczkolwiek ciągle rozwijający się, natrafili na przeszkodę w postaci ogromnej skali ekspresji emocjonalnej w psalterzu. I teraz to była i pomoc, i przeszkoda jednocześnie, bo trzeba było temu sprostać, stworzyć leksykę, metaforykę, topikę, która by tę ogromną skalę obsłużyła, a z drugiej strony pomoc, bo to były również jakby narzędzia, które były podawane do ręki. I ta skala dotyczy zarówno od uczuć skrajnie negatywnych, jak na przykład rozpacz, nienawiść, gniew, po bardzo pozytywne, jak przyjaźń, miłość, współczucie. To wszystko mamy w psalterzu i tu już wychodzimy poza sferę ściśle religijną, prawda, kontaktu człowieka z Bogiem. To się przenosi na kontakty międzyludzkie. Ekspresja uczuciowa to jest największe osiągnięcie, które dał nam psalterz. To później przejmuje literatura, a z literatury zawsze wszystko potem do języka przepływa. I zwykły człowiek owoce tego, prawda, niejako konsumuje. I tak się też stało. Liryka polska, natrafiając na tę lirykę hebrajską, dostała drugie skrzydło, tak by można powiedzieć, czy drugie płuco rozwojowe, bo jednym z nich było dziedzictwo grecko-rzymskie. Ta postawa Orfeusza, wieszcza, kreatora, ten, który jest rozdawcą sławy. A tu mamy drugie skrzydło małego człowieka, nawet jeśli on królem jest, jak Dawid. Małego człowieka, który jest w siatce ludzkich ograniczeń, ludzkich konfliktów, z samym sobą bardzo często, niezadowolony z siebie, z innymi ludźmi, z Bogiem. I no, o dwóch skrzydłach zawsze lata się lepiej, piękniej i skuteczniej niż o jednym. Księga Psalmów dla historyka języka polskiego jest tekstem niezmiernie ważnym. Można nawet mówić o fenomenie obecności psalterza w dziejach polskiego piśmiennictwa, co wyraża się ogromną liczbą przekładów trwających nieprzerwanie w historii polszczyzny od najdawniejszych czasów średniowiecza aż po czasy współczesne. Przekłady biblijne nie tylko w różnych językach otwierały dzieje ich odmiany pisanej, literackiej, ale także odegrały znaczącą rolę w procesie rozwoju, normalizacji i doskonaleniu artystycznego tejże odmiany. Widać to bardzo wyraźnie na przykładzie języka polskiego, w którym to właśnie Księga Psalmów, przekłady psalterza, otwierają dzieje polskiego piśmiennictwa. W toku przekładania rozwijał się polski język literacki, różny od używanej na co dzień średniowiecznej polszczyzny potocznej. Historycy języka polskiego nazwali ten najstarszy okres przekładów walką o piękne słowo psalterzowe, bowiem przekład miał być nie tylko wierny, ale także piękny. W toku przekładania wzbogacało się polskie słownictwo, doskonaliła składnia pod wpływem składni łacińskiej, która w tym czasie uznawana była za wzorzec doskonałości. I przede wszystkim kształtowała się nowa odmiana stylistyczna polszczyzny, mianowicie styl psalterzowo-biblijny. Wiekiem przełomowym dla polskich translacji biblijnych, w tym również dla rozwoju języka polskiego, bo to są rzeczy powiązane, stał się wiek XVI, wiek reformacji, walk międzywyznaniowych, wiek nazwany złotym wiekiem przekładów polskich Biblii. Przekłady psalterza stały się swoistym terenem walki o język, o jego elegancję, zrozumiałość.
Istota nowatorstwa w tym czasie polegała na tym, że reformatorzy na czele z Lutrem uznali, że w językach narodowych mamy środki wyrazu odpowiednie i wystarczające do tego, żeby dokonać przekładu Biblii z wykorzystaniem osiągnięć humanistyki. W tym czasie bardzo chętnie sięgano do zasobów mowy potocznej, doskonalono leksykę, wprowadzano nowe synonimy, wprowadzano neologizmy, wprowadzano nową terminologię. No, dla przykładu, zamiast słowa Kościół chętniej używano określeń takich jak zbór, zgromadzenie, zebranie. Zamiast pokuty pojawiały się synonimy pokajanie, uznanie. To są te środki, które zdecydowanie wpłynęły na znaczący wzrost rozwoju ilościowego i jakościowego polszczyzny.